Celem programu Mali Ratownicy jest nauczanie zasad pierwszej pomocy właśnie najmłodszych dzieci. Ale nie chodzi tutaj o nauczanie takie książkowe, szkolne, a nauczanie bardzo angażujące, także poprzez gry i poprzez zabawy. I to właśnie dlatego dzieci przychodzą do naszej strefy bardzo licznie i z przyjemnością w efektywny sposób pozyskują wiedzę na temat pierwszej pomocy. Jesteśmy z projektem Mali Ratownicy od początku wakacji na wielu plażach w Polsce i w tym czasie przeszkoliliśmy 3,5 tysiąca dzieciaków na polskich plażach. I ta liczba wymowny sposób mówi o tym, jak dużym zainteresowaniem, jak dużym uznaniem ten program cieszy się wśród najmłodszych. Z badań Volkswagena wynika, że zaledwie 11% dorosłych osób potrafi w zdecydowany i szybki sposób udzielić pierwszej pomocy. Z drugiej strony 85% tych samych dorosłych osób uważa, że dzieci powinny uczyć się o pierwszej pomocy, ale oni nie potrafią im tej wiedzy przekazać. Oczywiście w szkole bardzo wiele informacji dzieci zdobywają, ale to nie wystarcza. Z nauką pierwszej pomocy jest jak z nauką języka. Trzeba ją cały czas powtarzać i utrwalać. I stąd pomysł na projekt Mali Ratownicy. Staramy się być wszędzie tam, gdzie są dzieci. W wakacje jesteśmy na plażach, w miejscach wakacyjnych i dzięki formie, w której przekazujemy wiedzę o pierwszej pomocy, czyli poprzez gry, poprzez zabawę, w bardzo angażujący sposób, dzieci licznie przychodzą do naszej strefy i z dużą przyjemnością, z dużą radością biorą udział w szkoleniu. Kiedy dzieci wychodzą ze strefy Volkswagena, z plaży, z wiedzą małego ratownika, otrzymują także atrybuty superbohatera. Bo każde dziecko chce być superbohaterem. Każde marzy o tym, żeby kiedyś kogoś uratować, tak jak w komiksach, w bajkach, które oglądają. I z tymi atrybutami wracają do domu. Jest to peleryna, jest to apteczka, jest to specjalny certyfikat. I wiemy od rodziców, że dzieci często i chętnie po nie sięgają już w trakcie zabawy w domu czy na podwórzu i inspirują rodziców do rozmowy o pierwszej pomocy. W ten sposób utrwalają i jeszcze poszerzają wiedzę, którą zdobyli tutaj.